Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim, z tej strony znowu Tambo nie tu i znowu widzimy się z Nomiko, bo gramy kolejną sesję Zewu Cthulhu, który dalej nie ma tytułu, chociaż może w tytule, już macie w tytule filmu jakiś tytuł naszej kampanii, dalej na niego nie wpadłem, może Nomiko się zastanowi i mi poda jakąś swoją propozycję później. Skończyliśmy na tym, że wraz z twoją przyjaciółką M byliście w klubie Avery, który okazał się być klubem ze stripteasem, o czym zapomniałaś. Nie A zapomniałam, nie o widziałaś. Czym zapomniała mi powiedzieć. Właśnie. A uroczym barmanem, który właśnie za chwilę zrobi ci drinka, jest nie kto inny jak... Irk, mój sąsiad. Twój kolega od Netflixa i nie tylko. No dokładnie. I sąsiad. Tak. Ale zaczniemy sobie zupełnie od innej sceny. Powiedz mi, jaką dziewczynką była Rosemary? Jaką dziewczynką była? Załóżmy Rosemary w wieku 5-6 lat. Jejku, Rosemary w wieku 5-6 lat była przeuroczą dziewczynką. Była grzeczna, uwielbiała spędzać czas z tatą, który ją huśtał na huśtawce przed domem. Lubiła biegać, dużo właśnie tak chodziła po drzewach, ale jak tylko babcia nie widziała, bo babcia zawsze na nią krzyczała, gdy chodziła po brzegach, po drzewach, bo brudziła sobie spodnie. Ale tak była bardzo wesoła. Ona lubiła tańczyć, często się śmiała i bardzo, ale to bardzo kochała tatę i spędzała z nim jak najwięcej czasu, mimo że no, bardzo często chodził do pracy. No i właśnie, powiedz mi, czy po tym wszystkim, co się później stało, do tego też dojdziemy, czy Rosemary dobrze, w sensie, czy dobrze pod względem tego ze szczegółami pamięta swoje dzieciństwo, czy są to raczej tylko te dobre wspomnienia, które gdzieś zostały w głowie? Są to zdecydowanie dobre wspomnienia. Nie pamięta całego swojego dzieciństwa, tylko faktycznie pamięta takie urywki, które spędzała z tatą. Właśnie te wycieczki na lody, czy do parku, czy właśnie te huśtawki. Najwięcej ma chyba wspomnień faktycznie z tej huśtawki, co spędzali razem ten czas. Takich wspólnych obiadów, ale jak tylko na przykład jej wspomnienie idzie, że z jej urodzin tata został wezwany do pracy, to jakby się automatycznie ucina to wspomnienie, zupełnie zapomina, wyciemnia się. To wrócimy sobie do pewnego listopadowego dnia, kiedy właśnie miałaś okolice 5-6 lat. A później sobie po całym wspomnieniu rzucimy na moc, czy obecna Rosemary to pamięta. To wyobraź sobie wieczór, wróciłaś już ze szkoły, czy tam z przedszkola, bawisz się w swoim pokoju, leje deszcz, jest listopad, taty jeszcze nie ma. Tata jest dzisiaj do późna na służbie, babcia krząta się w kuchni. Czym najczęściej się bawiła Rosemary sama w pokoju? Lalkami, miała księżniczki na pewno. No, oczywiście, takie ładne sukienki. Czy Rosemary bała się powrotu taty do domu, czy raczej nie? Rosemary oczekiwała powrotu taty do domu tak naprawdę.
zawsze, nie, jakby to było to, na co czekała każdego dnia i bez tego nie mogła usnąć. Zdarzało jej się niestety, że babcia musiała ją usypiać, kłaść do łóżka, ale ona tak naprawdę wtedy tylko udawała, że idzie spać, żeby babcia już sobie poszła, a wyczekiwała powrotu taty. I wszystkie te powroty były miłe? Z tego co pamięta, tak, ale nie. Wiadomo, no, taty praca była dosyć stresująca. No i siedzisz w tym pokoju ze swoimi lalkami i słyszysz klamkę. Wchodzi tata. Jak reaguje? No to ja automatycznie jakby się tak podnoszę i z uśmiechem na ustach rzucam po prostu lalki na podłogę i chcę biec, ale wiem, że może być późno albo coś. Tak naprawdę mając 5 lat nie, totalnie nie wiem, dlaczego mógłby ktoś być zdenerwowany, więc będę biegła na dół, zobaczyć do taty, ale na paluszkach tak trochę sprawdzić, czy jaki ma humor tata. I to jest ten jeden z niewielu wieczorów, który chyba ze swojej pamięci gdzieś wypadłaś, bo gdy chciałaś powiedz do taty, zatrzymałaś się w pewnej chwili, bo ten widok ojca był zupełnie inny niż zazwyczaj. To był strany dniem człowiek, od którego strasznie śmierdziało. Śmierdziało alkoholem. I pierwsze co, jak ciebie zobaczył, odsunął ciebie do pokoju i zamknął ci drzwi do pokoju. I ty przerażona siedzisz w tym pokoiku i słyszysz tylko, jak siada przy stole w kuchni. I tam słyszysz głosik twojej babci, która mówi, no już masz tutaj zupę, spokojnie, spokojnie. Nic nie... Cicho siedź, babo! Kurwa, już mam dosyć tego wszystkiego. Chleba mi nawet do tego nie dasz. I tak naprawdę nawet nie wiesz, czy ty jako 5-6-letnia w tym momencie oddychałaś, bo byłaś tak przerażona. Słyszałaś jeszcze mnóstwo przekleństw. W pewnej chwili usłyszałaś roztrzaskany talerz na ziemi. I tak naprawdę chyba rozpłakana, albo myśląc o tym, że schowasz się przed całym złem tego świata, schowałaś się pod kołdrą i tam zasnęłaś. Rano taty już nie było. No to była babcia, która robiąc ci śniadanie z jakiegoś powodu bardzo mocno skrywała jeden policzek. Policzek, który był cały opuchnięty. I to jest wspomnienie, które wyparłaś, ale czy do końca? To nie wiadomo, bo to dzisiaj Rosemary bardzo walczy o to, żeby żadna kobieta nie była bita. I z jakiegoś powodu to się ukształtowało w głowie Rosemary. A tymczasem wrócimy do klubu Avery. No to powiedz mi, jaka jest reakcja Rosemary na widok Kirka, który stał się... W końcu wiesz o jego życiu coś więcej. Wiesz, że jest barmanem w klubie ze stripteasem Avery. No. Powiem ci, że to jest coś, co chciałam o nim wiedzieć na pewno. Marzyłam o takiej pracy dla niego, naprawdę. Jak reaguje Rosemary? No to w sumie tak jak było w tempo. Miała tę podniesioną rękę, żeby zwrócić na siebie uwagę i miała to i właśnie zdążyłam powiedzieć to kurwa mać. I patrzę na niego, co ty tu robisz? On się też tak zwrócił? Kurwa, robisz? Co ty tu robisz? Ja pracuję. Czekaj, ja pracuję. Ty jesteś w klubie ze striptizem w tym momencie. Tak, i tak wyciągam blachę, tak dyskretnie, w pracy. Podejdź bliżej. Ja tak, ty się nachyla. Radzę ci, jeżeli cokolwiek jest związane tutaj ze śledztwem, olej to. Słucham? Jakby nie mogę olewać rzeczy? Olej to, naprawdę.
Napij się drinka. Zresztą widzę, że twoja koleżanka już dostała od kolegi drinka. I faktycznie widzisz, że M z jakimś gościem gada, który postawi drinka, nie? Już sobie gaworzą. Dzięki. To zaraz z tobą pogadam, spokojnie, zaraz pogadam. Nie powiedzieć, że pracujesz w klubie ze stripteasem. Ale nie jestem stripteasem, tylko barmanem. O, widzę to. To... Chociaż z drugiej strony patrzę, że ma koszulę rozpiętą, nie? To tak nam każą. Może nie jesteś stripteaserem, ale się rozbierasz, ale nie o to chodzi. Muszę poznać z twoim szefem. Z Markusem. Tak. Czy ty oszalałaś? Nie. To naprawdę nie jest człowiek, którego chcesz poznać. Ale ja muszę z nim porozmawiać z kilku powodów. I powiedz mi, że twoim partnerem jest ona. I widzisz, że ona jeszcze Nie. sobie odsuwa tą spódniczkę tak przy krześle, nie? Nie. I tak ty nie jesteś lesbijką? Do niej tak. Darmowe drinki. Nie, mój partner, co Zresztą ciekawy. czekaj chwilę. I ona ci daje też. Dla ciebie też dom. Mój partner, co ciekawe, jest na randce, ale gdzie jest twój szef? Muszę z nim porozmawiać. Mam parę rzeczy do powiedzenia i do zapytania. Tylko naprawdę pogadaj z nim dosłownie sekundę. Jeżeli będzie odpowiadał na pytania, to oczywiście nie mam zamiaru tu być dłużej, bo mam jeszcze też plany na wieczór. Ja spróbuję z nim pogadać, ale nie wiem, co da się zrobić. Kirk, powiesz mu po prostu, że policja chce z nim porozmawiać, więc nie ma za Ty bardzo nic do myślisz, wyboru. że ty pierwsza? No to ja mogę przyjść z nakazem. No ale ty myślisz, że ty pierwsza? A to jest nielegalne, mogę go skuć, jak Ale bardzo co mu się jest tak nielegalny podoba. klub ze striptizem? Nie! Odmawianie zeznań! Ale on nie odmówił. Oni rezygnowali. Ale ja nie zrezygnuję. Dobrze mnie znasz, jestem uparta. Rzuć sobie na psychologię. O Jezusie, już. Ja mam psychologię. Mam. Ale ciosy ciekawa, ten wynik. Trochę mnie zmylił. On ci ściemnia, ten Markus to jest przemiły człowiek, to jest... No wiadomo, tam zazdrosny jest pewnie. Jak nic. To w ogóle zauważyła, że na blacie przed tobą, na szynkwasie? Na blacie. Jest No. mega fikuśny drink z jakąś palenką, kwiatuszkami w ogóle. Bardzo w twoim stylu. Tak, dokładnie. Jeszcze chyba bezalkoholowy. No to idealnie, akurat bo jestem w pracy, to jest to akurat bardzo dobrze. Zawołaj szefa, albo mnie do niego zaprowadź. On Oczywiście. coś gada do innego barmana, żeby on się zajął robotą i Ja wychodzi się gdzieś tam rozglądam. do tyłu na zaplecze. No cóż, gra bardzo głośno muzyka. Fantastycznie. Są striptizerki. Co Czuję się ciekawe, striptizem? są miejsca, że są stripteaserzy. O! To faktycznie dziwne, że Kirk się nie rozbiera. I wiesz, na pozór klub jak klub. Tylko, że czym bardziej się rozglądasz i zauważasz, to w tych lożach pobocznych są dosyć podejrzani osobnicy. No bo widzisz, że raczej są to osoby, które nawet kojarzysz, że parę razy gdzieś tam na komendzie widziałaś, jak składali jakieś zeznania. Okay. To są ludzie, których kojarzysz. No ale wiesz, możliwe, że po prostu to jest klub, który, jeżeli są tutaj, to prawdopodobnie w jakiś sposób wyszli, albo nikt ich nie zamknął, więc mają prawo przebywać gdzie chcą. To jest klub ze striptizem, to mogę mieć sobie myśleć, taki poziom, jaki jakby klub, taki poziom klientów, więc nie jestem zachwycona, mam tylko takie, dobra, staram się zapamiętać twarze, żeby jak wrócę, żeby sprawdzić, za co byli jakby przymknięci, powiedzmy, za co byli na dołku, żeby później sprawdzić, czy to ich obecność tutaj była niekomfortowa dla kogokolwiek tak naprawdę, nie? Ty się tak rozglądasz i słyszysz koło twojego ucha: Hej mała, bolało jak spadałaś z nieba? No to odwracam się po prostu taka zażenowana, patrzę na tego typa, który to powiedział. No, jest koleś, który już na pewno wypił za dużo drinków.
Nie, ale ciebie może zaraz zaboleć. Ej, nie jesteś aż taka ładna, żeby być aż tak głupia. No ty nie jesteś aż tak pijany, żeby sądzić, że masz równie szansę. No, to może z koleżanką pogada. O, idzie do mojej koleżanki? To łapię go za kołnierz. Nie, nie, nie. Ej, nie no, słuchaj laska, no nie będziesz mi tutaj i wiesz, już zaczyna pięści do ciebie pokazywać. Nie polecam. I tak odsłaniam, żeby było mi blachę widać. Oj! Przepraszam panią kierownik. Dziękuję. I proszę od niej też się trzymać z dala, ona jest ze mną. Zresztą widzisz, że M już nie rozmawia z gościem. Teraz rozmawia z dwoma dziewczynami. Z dwiema. Nie jestem w stanie za nią zadążyć, ale co jakiś czas mam takie oko, czy nic jej się nie dzieje, ale jakby pozwala mi się, ona przyszła tu się bawić, mam czas wolny, więc... Ros, ja idę jakby co do loży. Dobrze, ale uważaj na siebie. Patrzysz, że ona idzie do tej loży prywatnej, gdzie striptizerki chodzą na prywatne tance. Ale uważaj na siebie! Oczywiście! I ona ci pokazuje, że ona gdzieś tutaj ma jeszcze broń z tyłu. Okej, okay. Czuję się tak trochę pewnie, jak ma broń. Plus pije drinki. Do mnie nie strzela. Wraca Kirk. Widać, że no nie ma, ma nie tego minę. Chodzę. No dobrze. To idę. Chcę zapamiętać, do której loży poszła N, żeby wiedzieć jakby co się stało. No idziecie najpierw na tyły, tam jest obsługa, wiadomo, ktoś tu, oni mają jeszcze jakieś drobne jedzenie, też można tam u nich wziąć, więc tam wszystko przygotowują. Idziesz dalej na magazyny i wchodzisz do takiego pomieszczenia, gdzie na kanapie siedzi trzech takich jajających jointy łebków, mają w ogóle na stole pistolety na wierzchu. Obok jeszcze jakaś kobieta siedzi i liczy jakieś banknoty, nie wiesz o co chodzi w ogóle. Tutaj poczekaj, zaraz Markus przyjdzie. Ja idę za bar, jakby co, to wiesz, gdzie mi szukać. Jasne. Tak uważaj na siebie. Ty też. Wierz mi ty bardziej. Naprawdę, idź już, pracuj. Daj pracować mi. Czujesz ten taki... ostry zapach unoszących się właśnie zapachu jointu wszędzie, nie? Stoi tutaj, będę... Tym bardziej, że tu nie ma żadnych okien, więc... No i za chwilę otwierają się drzwi i wychodzi do ciebie naprawdę wysoki, nie wiem, 1,90 m spokojnie, czarnoskóry, dosyć dobrze zbudowany koleś w garniturze. Pani komisarz? Detektyw? Detektyw. To pójdziemy do mojego gabinetu. I rzuć sobie na spostrzegawczość trudny. Nawet nie trudny, jakby by było, pewnie tak by mi się nie udało, więc jakby wiesz, już szukam spostrzegawczości. Jest tutaj. No weszło po prostu. Dobra. To nie zauważasz nic takiego. Na pewno zauważyłaś, że z tyłu, w tym pokoju, z którego wyszedł, widać troszeczkę grzejnika i widać, okay, że do grzejnika są z jednej strony kajdanki przykute. Zginę tutaj! No, dobra, no. Okej, okay, no na razie, jeżeli zauważam tylko kajdanki, różnie się może mają, no, ale w sensie dobra. Widzisz... Wiem. Jedną kajdankę. Nie wiem, co jest po drugiej stronie kajdanki. Wiem, niestety domyślam się, że mogę to widzieć, ale no... Tak tylko zerkam. Jestem tak sama, więc nie jestem głupia. Zostałabym albo przekuta do tego krzyjnika, albo zabita, więc idę za nim po prostu. Ale mam to w pamięci. Dobra. On zamyka za sobą drzwi i zamyka jak na klucz. Mhm. Patrz, gdzie chowa klucz. Do kieszeni. No to zapraszam. A wy kurwa, co wy tak tutaj siedzicie? Wynocha mi stąd. Czy tu się oddychać nie da w ogóle? Ja pierdolę. Z półgłówkami całe życie pracuję. Może trzeba zmienić ekipę. A pani to chyba znajoma naszego, co? Barmana? Kojarzymy się. No, to albo się w pani zadłużył, albo coś tu jest na rzecz.
Bo wykonał polecenie? Ja się znam na ludziach. No, nie widzę, skoro pan mówi, że z półgłówkami cały czas musi współpracować. Dlatego wiem, że to półgłówki. No kurwa, głupi nie jestem. A nie lepiej by było zatrudniać nie półgłówków? Nie, bo oni zagrażają biznesowi. No, chciałem pani muszę coś tłumaczyć. Czy jak pani pracuje na komisariacie z półgłówkami, to nie zagrażają pani awansowi w przyszłości? Uważam, że jestem po prostu od nich lepsza, nawet jakby nie byli półgłówkami. Czyli pracuje pani z półgłówkami. A i to policja, no. Zapraszam. Idę. Jestem obrażona, ale idę. Się nie spodziewała, że na tyłach baru będzie taki ładny gabinet. Jest wybrany w garnitur, więc... No taki, wiesz, garnitur cały przepocony i tak dalej, ale... Ale jest. No i cały plan, i cały jakby obraz w pizdu. No dobra. No. Pokazuję ci krzesło przy dużym biurku. Siada po drugiej stronie, bierze karafkę, nalewa whisky jedno, drugie, kładzie obok ciebie. W czym mogę pomóc? W sumie przyszłam do pana najpierw z bardzo dobrą wiadomością. Znaleźliśmy pana auto. Które? Te, które panu zaginęło, a to właściwie A, pan dobra, czyli co, Hanna też się znalazła? nie. Za to inna kobieta się znalazła. No i Dlatego macie moje zainteresowanie. A pan nasze. Co pan konkretnie widział? Znaczy, czy widział pan kradzież? Właśnie chciałbym dowiedzieć się co na temat tej kradzieży. Jak ono wyglądało? Co może pan powiedzieć? Ja rozumiem, że to jakiś czas temu było, ale może Ja pan już wszystko pamięta wtedy. powiedziałem. Tak, ale nie mi. I Czyli sprawa jednak, kradzieży. czy jednak półgłówki? No widzi pan, sprawa kradzieży została zamknięta, a tu się nagle znalazło auto, więc ciekawi mnie, co może pan powiedzieć na ten temat. No co? Kupiłem Hani samochód. Ładna. Dlaczego? No bo się we mnie zadłużyła, ładna była i się nie trzymała. Tylko, że nagle wszystko w pizdu poszło. Dlaczego? A ja wiem, myślałem, że mi Hanna powie. Daje mi pieniądze, daje mi samochód i nagle zniknęła. Stwierdziłem, że naciągnęła bogatego. I odjechała. A teraz mówicie, że samochód się znalazł, ale nie Hanna, czyli kto? No pracowała tutaj jako striptizerka, jak się domyślać. Tak, wszystkim stripteaserkom pan kupuje auta? Powiedziałem, że się we mnie zadłużyła, była bardzo ładna i myślałem, że warto było w nią zainwestować. No głupi nie jestem, nie inwestuję w każdą kurwę tutaj. No dobrze, ale skoro pracowała u pana jako stripteaserka, to po co inwestować w nią tak dobrze? No I co tak mam powiedzieć, że pana dawała mi dupy? No pracowała. dawała mi dupy, no co? Ale i tak u pana pracowała. To po co w nią jeszcze inwestować? Podobno pan jest bystry. Jak mężczyzna kupuje kobiecie coś bezinteresownie, to już jest podejrzane? Porsche? Trochę. Pani to chyba skrzywdzona przez mężczyzn, co? Nie. Dlaczego? A dostała pani kiedyś prezent? Nie Porsche. Patrząc po pani reakcji, to chyba najwyżej laurkę. Bo reszta się nie opłaca. Możesz kurwa mać. Właściwie w sumie to, że pana okradła, to jest dowód na to, że mam rację. Kupił jej pan auto, później podobno kupił pan jej auto, później pan zgłosił, że mu panu, że go panu ukradła. Na pewno pani miała w życiu chłopa, którą dała pani dupę i on panią zostawił. To znaczy, że też miałem rację? Nie. W sensie do tego pierwszego, nie do tego, że tam, proszę. Dobrze, ale może do ktoś by rzeczy, mi mógł zostawić. Bo będziemy rozmawiać o relacjach damsko-męskich teraz? Nie, nie będziemy rozmawiać o relacjach damsko-męskich. Bardzo mnie po prostu zainteresowało kupowanie pracownicy Porsche, ale nie o to chodzi. Rozumiem, że nie dała panu informacji, po prostu odjechała, wzięła od pana pieniądze, a mówiła, na co chce pożyczyć pieniądze? Ale nie pożyczała pieniędzy. Tak pan powiedział, że pożyczyłem jej pieniądze. W sensie dawałem jej pieniądze. To 10 tysięcy to był taki jeden ostrzał, gdy pan dawał jej pieniądze, czy jakoś na raty?
Pani pracuje w banku czy w policji? Nie, po prostu Bo zaraz pani wyliczy podatek. oskarżają panu o kradzież 10 tysięcy i auta, więc chcę wiedzieć w jaki sposób, czy to była jednorazowa Posłuchaj, po prostu posłuchaj transakcja. Paniusiu, bo zaczynam się denerwować. Mam to gdzieś. Chodziła do mnie do pracy. Jeździła moim Porsche, miała moje pieniądze. Pewnego dnia wyszła z pracy i nigdy już więcej do pracy się nie pojawiła. Ot cała historia. Ja chcę mój samochód, chcę moje pieniądze i tyle. Nie dostanie pan ani jednego, ani drugiego. Zapewne był pan ubezpieczony, a auto jest spalone. Co kurwa? Spalone. A wy też możecie dać trochę więcej informacji o moim samochodzie, czy... Zostało znalezione spalone. Nie jestem w stanie nic panu więcej powiedzieć. To Gdzie? W jakich spłonęło. okolicznościach? Co wiecie? To, że zostało, że spłonęło i było miejscem zbrodni, więc nie mogę nic panu więcej powiedzieć. Ja też więcej nie będę mówił bez mojego adwokata, bo podejrzewam, że coś na mnie macie. Fantastycznie. Nie, ale okej. Nie przyszłaby pani do klubu tylko z informacją, że macie mój samochód. Nie przyszłam z informacją, że mamy samochód. No to z jakich? Chciałam sobie zapytać o kilka osób, które pracowały również u pana. Zada jedno pytanie, a ja zdecyduję, czy będę rozmawiał teraz, czy z adwokatem. Oczywiście. Więc ostrożnie. Mandy Glover pracowała u pana. Zaginęła. To nie jest pytanie. Czy może pan coś powiedzieć, czy się przyjaźniła z Haną? Prawdopodobnie się znały, bo pracowały razem w tym samym miejscu. To prawda, ale czy jakby jakoś się lepiej trzymały? No sypiał pan na pewno jedną z nich, więc pytanie, czy chociaż, nie wiem, Hanna może mówiła, że ma jakieś problemy, albo gdzieś się leczyła, albo cokolwiek. Nasza relacja opierała się na wspólnym pieprzeniu i tyle. Nie obchodziło mnie, z kim się przyjaźni i z kim rozmawia. Czy miała jakieś problemy w pracy? Czy cały czas radziła sobie tak samo dobrze? Hanna czy Mandy? Jedna i druga. No Hanna na pewno nie miała problemów, skoro dostała ode mnie pieniądze i Porsche. Może zapieprzenie pana, niekoniecznie klientów. Tutaj nikt nie pieprzy klientów. Chyba, że w godzinach wolnych od pracy. Dobrze, a Mandy? Poproszę o wezwanie na przesłuchanie. Oczywiście, z przyjemnością. I zapraszam, tam są drzwi. Oczywiście. Wstaję. I ja już po prostu się śmieję, już sama właściwie do siebie. I powoli wychodzę, a jeszcze w drzwiach. A może się pan spodziewać, bo chcę to powiedzieć, może się pan spodziewać przeszukania całego klubu. Dobrze. I wychodzę. Zaraz przed drzwiami stało dwóch dryblasów, którzy ciebie odprowadzają aż z powrotem do baru. Nie przeszkadzają mi. Staję przy barze i się rozglądam Jak Kirk cię za. zobaczy, to widzisz, jak on tak. No to ja podchodzę bliżej niego i czekam, aż będzie mógł rozmawiać, ale patrzę, czy przypadkiem nie widzę nigdzie M. Ona się bawi w najlepsze. O, Widzisz, jak niech ona się bawi. jedno dolarówki wkłada, wiadomo. Niech się bawi. A to by co? Znam twój charakter, znam jego charakter. Czekałem na odgłosy strzałów. Moich czy jego? Obu. Daj spokój. No Proszę cię. proszę cię, tu za chwilę by scena z Matrixa jakaś była, no. To jest kolejny dupek, który myśli, że jest ważny. Proszę cię. Niektórzy tak mówią o tobie. Ale jestem policjantką. Czyli Nazywają mnie dupkiem? jesteś wredna i uważasz się za ważniejszą od innych. Czym się różnisz od Nawet. niego? Najwyraźniej pieniędzmi, bo on rozdaje kurwom Porsche. Brzmi, jakbyś strasznie chciała dostać od niego Porsche i jesteś zazdrosna.
może chciałabym dostać Porsche, ale niekoniecznie od niego. Ja jestem u niego barmanem, nie oczekuj. Nie oczekuję, ale... Jest, mam coś, co chyba powinieneś zmienić pracę. Czemu? Bo przetrzepiemy ten bar. A da znać kiedy? Przynajmniej nie przyjdę do pracy tego dnia. Jak najszybciej, więc radzę ci poszukać innej pracy. A. Ale nie dzisiaj, bo dzisiaj chciałabym, żebyś miał na oku moją przyjaciółkę. Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba ją stąd weź. Nie, bo... ona mnie zabije. Ale ja już widziałem, że ona coś była do nosa. Ha! Idę, widzę po prostu to N i próbuję odciągnąć. To ona N. Już jest naprawdę w swojej fazie, ty ją na luzie bierzesz, to jest... To po prostu, no to ją jakby po prostu łapię, ten tak praktycznie postrzegawczość. Ciągnę. Postrzegawczość. O Boże. To jest ostatnio już w tym pubie spostrzegawczość, ale istotna. No kurwa! Dobra, wiesz co, ja chciałabym się przerzucić. Ja jakby nie ufam im tutaj, do więc... Do zdjęcia ze szczęścia nie masz dużo. No kurwa, będzie mi potrzebne szczęście. Dobra, no to przerzuć. Jak nie przerzucisz, to ją zgubisz. W sensie, jak nie wyjdzie, no. Ja zgubię? No nie, dobra, to ja odejmę ze szczęścia. Bo ona mi się przyda pewnie jeszcze. Poczekaj, bo muszę tryb edycji zrobić. Ja nie powiedziałem, że zaginie. Ja powiedziałem, nie że ja zgubię. Ci bierzesz ze szczęścia? Tak, wzięłam ze szczęścia. To wiesz co, tak wychodząc z nią, jeszcze mimochodem odwróciłaś wzrok, żeby tam zobaczyć kilka i tak dalej. Nie jesteś pewna. Ale wydaje ci się, że rozmawia z jakimiś łebkami i wymieniali się pieniądze za coś. Kirk? Kirk z kimś. No, tylko Kirk wręczał jakiś proszek i dostawał pieniądze. Jeden problem naraz. Jeden problem wychodzicie, z ludźmi naraz. No i wychodzicie z tak, klubu. Zaciągam ją po prostu do auta i zawiozę ją do domu. Bo niestety nie pomoże mi już. Tutaj taksówki podjeżdżają na stop, nie? Jakby co. Ale ja i tak ją odwiozę do domu, bo i tak mam auto, bo muszę pojechać do tego domu w kolejnej starości. Ona to co, jedziemy do księdza? No nie chodź! Wejdziesz. Jesteś totalnie nawalona, nie wezmę cię na tajną misję, bo mnie wydasz. Zobaczysz, koloratkę zdejmie, to zaraz będzie imprezowy. No błagam cię, to jest jakiś stary pryk. Oj tam, stary, ale w nosa pewnie wali. Nie. Ja odwrócę do domu. Odpocznę sobie i błagam cię, obiecaj mi, że nigdzie nie wyjdziesz. Czekaj, zadzwonię do Buxtona. Nie, on jest na randce. Widzicie, że ona dzwoni gdzieś. Nie. Halo! Halo, Baxty! Ja jadę, ja odwożę do domu, nie? Rozmaję ci, chciała wyznać uczucia, trzymaj. I ci dała go do telefonu. Halo, kurwa, gdzie wy jesteście? Odwożę ją do domu. Dlaczego odbierasz telefon na randce? Już jest po. Co? I chyba nawet ty nie jesteś aż tak żałosny. Szkoda gadać. Dobra, to ty idź do domu, do tego domu spokojnie starości, ja ją odbiorę. Już jadę do was. Ale to skąd ją odbierzesz? No podjeżdżam, gdzie wy jesteście? No ja jadę, jestem w drodze do jej domu. A, wy już jedziecie, dobra. To no. Do zobaczenia jutro. No, pa, popłać sobie w poduszkę. O, ty i tak nie usłyszałaś, jak chodzi chciał powiedzieć na K coś. I oddałam jej telefon i na Bogu. Uspokój się, Ed. Ty widzisz, że ona jeszcze z kimś SMS-uje, ale nie wiem, czy chcę sprawdzać. Nie chcę sprawdzać. Ja tylko błagam cię, nie wychodź z domu. Ja no tak za chwilę. Patrz, idź tylko z jakieś kotki na Instagramie. Zabawne. Ej, wiesz, ja biorę, ja no trudno. Biorę telefon, piszę do Braxtona, że skoro skończyła mu się randka, to żeby pojechał do N po prostu. Że ja mu odwiozę do domu, a żeby on ją pilnował. Nie musi nawet wchodzić, jeżeli nie ma ochoty, może zakupa pod drzwiami, ale jej nie ufam, że ona nie wyjdzie nigdzie z domu. Więc po prostu no, jakby mówię, żeby jej pilnował. Jak i tak mu się randka skończyła. Jak i nie ma planów na wieczór. On napisał, oki wisi śpiwo. Ja zapewniam ci noc z ładną dziewczyną, a jeszcze mam ci za to płacić? Lesbijką, 3 kropki. Tak nie miałbyś, i tak byś nic z nią nie zrobił. Napisał tylko jeb się. Ja po prostu się zaśmiałam i jadę. Ją odprowadzam do domu. Dobra, to w takim razie
jedziesz sobie z M, która ogląda kotki na Instagramie. Chociaż już wiesz co, tak oglądała, oglądała i w sumie to słyszysz już jej chrapanie. To bardzo dobrze, że słyszę jej chrapanie, Na bo... szczęście jeszcze nie widzisz, żeby jej się zbijało na nudności. O nie, 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 mam nadzieję, że zdążę zanim zwymiotuje mi do auta, bo tu się fatalnie Dojeżdżacie czyści. pod kamienicę, a pod kamienicą stoi w pięknym garniturze, białej koszuli, pachnący uczesan i powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że Rozmery mógłby się nawet taki Baxter podobać. Fiu, fiu. Dopóki się nie odezwie. No to tak wychodzę, tak zagwizdam, nie? Tak. Do, żadnych komentarzy, żadnych komentarzy. To co mam z nią iść na górę? To zabrzmiało źle, bo jest nieprzytomna, więc rozumiem, dlaczego nie wyszła ci randka. Ale tak, zaniesiesz ją na górę, ale mam dla ciebie inny pomysł na wieczór. Spędzisz go ze mną. To zabrzmiało źle. Au! Chciałbyś, dla ciebie to by był komplement akurat, ale po prostu ją Mam zanieś. nieprzytomną M, a... Dobra. Nadal. Dobrze. To... Lepiej wyglądasz, jak się nie odzywasz. M. Naprawdę. I pędź. O, Baxter! Ale ty ciacho! I ona Możesz ją zaczyna się zanieść? do niego tulić. Boże, ona Dobra, naprawdę dużo ja ją zrobiła. zaniosę dosyć szybko, ale Tak. pomóż mi z nią. Bo A to jak ja będę pomaga, sam niósł, pomagam to mu. zaraz mi spodnie ściągnę w tym krokiem. I ona faktycznie coś tam ręką... El, uspokój się. Ręce przy sobie. O, jeszcze ty! Uspokój się. A powiem ci, że na ciebie to zawsze miałam chrapkę. No, domyślam się, wiadomo. Jestem bardziej w twoim typie niż on. Więc chodźmy. Go ona trzyma za barek, ciebie złapała za dupę. No, nie przeszkadza mi to, po prostu ją prowadzę. Tak jak weszliście, tak jesteś w szoku, jaki M zrobiła automat, bo zaraz zrobiła gniazdo przy łóżku i uśpi. No to I ją miała przykrywam gdzieś, kołderką. że jesteście obok, się rozebrała i się położyła, także. Przykrywam ją kołderką, znajduję jakąś największą miskę i kładę ją przy łóżku. Jesteś w szoku, jaki ona ma uporządkowane mieszkanie. Tak, biorąc pod uwagę, jak się zachowała właśnie przed sekundą, to i tak jestem w szoku. Ale to jest naprawdę też wszystko jak sterylne dosłownie. Boję się cokolwiek dotknąć, naprawdę, żeby zostawię ślady. I co cię A ona je zdziwiło, znajdzie. nie ma ani jednego zdjęcia nigdzie. Przypomina mi to mieszkanie Wygląda jakby to było mieszkanie, kilka. jakby to wygląda jakby to był po prostu pokój hotelowy dosłownie, nie? Przypomina mi to mieszkanie kilka. Dogadaliby się. Kurczę! Mają coś wspólnego, ale faktycznie mówię, zostawiam tę miskę, głaszczę ją po główce i czy to są takie drzwi, że się po prostu zatrzasną, jak je zamknę? Właśnie Baxter tak na ciebie patrzy. Ona otworzyła swoimi kluczami, a jak my sumie ją zamknąć teraz? Czy ja mogę wytrychami próbować zamknąć zamek? Trzeba mieć wytychy. No tak. No trudno. Mam nadzieję, że nikogo nie. Wiem, że są takie drzwi, że się zatrzaskują niektóre, no jak nie Słyszycie ma z nikogo, to. sypialni. Koło doniczki. Przy drzwiach. Dobra, idź spać już. Żygać mi się chce. Masz miskę przy łóżku. Nie, i Okej. ty. Biorę tak jakby Braxton i po prostu powiedział, nie będziemy jej trzymać włosów. I Idziemy. jest taki, wiesz, typowa miseczka na klucze i tam są zapasowe, nie? No to po prostu biorę i zamykam drzwi za nami i wrzucam ten. Zamykacie? Na klatce schodowej widzicie tylko taką kredkę sąsiadka, taka starsza w szlafroku. Uhuhu. I zamknęła za sobą drzwi. Biorę te klucze. Powiem. Jeszcze ta sąsiadka nie patrzyła, gdzie je chowam, więc biorę je, po prostu oddam jej w pracy. Więc idę i zaczynam schodzić po prostu. Dobra, a gdzie Pojedziemy do właśnie? klubu, pojedziemy. I SMS-uję, jakby Czyli za idę za mało bezpiecznie, imprez? SMS-uję. Idziemy do klubu komuś pomóc. I ja cały czas SMS-uję. Możesz coś więcej? Prawdopodobnie ktoś jest porwany.
Aha, myślałem, że się tym zajmujemy od rana. Nie wiem, kto jest porwany, bo pan mnie wyprosił. A ja mam ci pomóc w czym? Z wejściem tam. Byłaś przed chwilą w tym klubie. Tak. To on cię wyprowadził tak, że nie masz już tam wstępu? Nie, ale na pewno zwróciliby na mnie uwagę, to po pierwsze. Po drugie, pan ma tam broń, a ja byłam sama. Ja nie mam broni przy sobie. Nieważne, bo nie ma zamiaru, żebyś miał broń. Ty będziesz po prostu na czatach, bo będziemy tam wchodzić od strony, która nie jest główną. Ci co, mam stać na czatach tylko. I mi Bez towarzyszyć, broni. żeby nikt mnie nie zabił. No ja mam broń, no ja naprawdę, nie bądź już panikarze. Czyli Potrzebuję po taki. prostu kogoś, kto mi będzie pilnował, że nie strzeli mi nikt w plecy. Czyli taki plan, który nazywamy jakoś to będzie. Czy ty chcesz, żeby banda debili robiła komuś krzywdę? Ktoś Tak. był przykuty do kaloryfera. Najczęściej tak się mówi o policji. Ktoś był przykuty do kaloryfera. Ale Nie sądzę, widziałaś, że z że własnej ktoś był woli. przykuty do kaloryfera? Widziałam, że kaloryfer i kajdanki i drzwi na klucz, więc chętnie się. Gdyby ja widziała, że tam ktoś byłby przykuty do kaloryfera, to myślę, żebym się jakby spokojnie koło tego przeszła. Nawet jak byłam sama, no to nie, od razu bym kudę strzeliła typowi w kolano. No nie, idziemy to sprawdzić. No dobra. Na korytarzu stoi uzbrojeni ludzie i zaćpani, i on też mi groził. I będziesz ty z pistoletem, ja nieuzbrojony. Naprawdę, bądź facetem, ja się nie dziwię, że randka nie wyszła. On już taki naprawdę wkurwiony. Ciebie po prostu minął na tych schodach, idzie w dół. Idę za nim. Wsiada do samochodu, no jedź. Ja piłem. To dlatego ci randka nie wyszła? I wsiadam i prowadzę. Ale widzisz, że jest naprawdę dzisiaj nie w humorze, a ty mu jeszcze dowalasz. No dlatego liczę, że mu coś powie. No dobra, no co tam poszło nie tak z tą randką? Czemu nie jesteście teraz razem? Jedź. No jadę. Jadę sobie po prostu. I poinformowałam tych kilku kolegów po prostu, żeby weszli do baru i zrobili borutę. Takich, wiesz, takich typowych kolegów z pracy, że wysłałam im adres i że potrzebuję... Matko Boska, Dostałaś brakło mi słowa. SMS-a, dla ciebie ziomuś wszystko. No, wysyłam im serduszko i wysyłam im takie emotki alkoholu po prostu, że im postawię później. Dostałaś, bracie się nie traci. I narzucam, okej. I jakby co jakiś czas tylko zerkam na Abraxana, no to jak? No, wyglądasz dobrze, musiałeś jej coś głupiego powiedzieć, co? Jedź. No jadę cały czas, I się nie moja wina, zamknij. że czerwone światło. No dawaj, no Braxton. No co się stało? Tu już jestem kobietą, mogę pomóc, żebyś nie miał takich kolejny raz takich problemów. Może odpuść. Jestem śledczym, nie jestem w stanie odpuścić zagadki. Bo to może. Dobra, nie wyszło nie z mojego powodu. A przyszła? Przyszła. Była brzydka? Ładna. Ostatnie pytanie. Kurde, trudne. Ostatnie pytanie. Tylko skup się na jeżdżeniu, bo się zielony. Ja jadę i wyruszam. I tak cały czas faktycznie myślę nad tym ostatnim pytaniem. Dlaczego wyszła? Powiedziała, że jestem monotematyczny. O nie, mówiłeś o pracy. To było czwarte pytanie. Wiem, ale tak po prostu założyłam, że mogłeś mówić tylko o pracy, bo chyba dziewczyny na randkach nie lubią mówić o trupach. O czym mówiłeś? No bo już chyba zaraz jesteśmy, co? Tak, zaraz będziemy. Ale bardzo mnie ciekawi, jaki ma mój partner hobby. Bo w sumie Zobaczymy, nie wiem. zobaczymy, jak tam wyjdzie akcja, to zapraszam cię na piwo. No dobra.
I widzisz, że w ogóle już przed klubem jest jakaś bójka. Się Czy leją znam wszyscy. kogoś? A czy znam tam kogoś? Czy znam któregoś z moich braci się nie traci? Okej. Może są lepsi niż myślałam. I wiesz, widzisz, jak Braxton po prostu slalomem między tych ludzi wchodzi. Chodź, ale z drugiej strony, tak ostatnio biorę go gdzieś Nie miejsce, żeby po powiedziałaś prostu. mi, gdzie mam iść. No to chodź, łapię go po prostu za rękaw i ciągnę, żeby w jakieś miejsce, gdzie mogłabym wejść, żeby wiesz. Jedyna droga, jaką znasz, to jest tą, którą pokazał ci Kirk. Czy musisz iść za Bart? No to będę musiała jakby sobie wejść i po prostu. Ale staram się teraz, tak, jakby się nie za bardzo pokazywać, nie? W sensie, że o, już mnie, żeby nie rzucać się w oczy. O, w ten sposób, nie? Żeby się Ukrywanie. nie. Tu jest dużo ludzi, dużo się dzieje. Ale jest jedna osoba, która cię dobrze kojarzy. Nawet dwie osoby, które mnie dobrze Ale kojarzą, jedna bo jeżeli. bardzo dogłębnie. Dosłownie tak, ale ty mnie tak nie zobaczy. Więc możesz zwrócić. No kurde, gdzie jest z tymi rzutami? Za chwilę czujesz na barku dłoń kilka. Co ty tu robisz? Nie mam je tu. Wracaj do. Może mnie Nie mam je tu. przedstawisz? Jak stanął obok. Mój partner, Braxton. Kirk. Barman. Cześć, barman. I cześć partner, więc możecie już wracać na swoje? Tak, 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 To tak. Nie ma nas tu. gdzie ty idziesz? Nie ma nas tu, w Gdzie ty ogóle nie ma. idziesz? Ja cię nie puszczę. Puścisz, bo mnie tu nie ma. Kurwa. Nie wkurzaj mnie. Takie zabawy to wiesz, gdzie indziej. Gdzie ty jesteś? O co ci chodzi? Kirk, uspokój się, muszę coś sprawdzić. Ty zajmij się swoją robotą, ja zajmę się swoją. Drugi raz już ci to mówię. Ja pierdolę los. Znowu. Gdzie jest stary? Wrócił do tamtego pokoju? Mój w Szwecji. A nie w Finlandii? Dobra, nieważne. Tak, a Europa to nie jest kraj. Zaskoczenie. Dla Amerykanów duży. Dobra, nie jestem tutaj po to, żeby uczyć się geografii nagle nowej. Byłam pewna, że jesteś. No ja nie jestem. Chodzi mi o to, gdzie jest twój szef? Wrócił do tego pokoju? Nie wychodził. Bo ze mną wychodził, więc Ale się pytam, czy ja wrócił. stoję przy barze. Nie wiem, co on tam mówi z tyłu na zapleczu. No to wracaj tam. Do bar. I tam się zajmij. Nie patrz, w ogóle nas tu nie ma. Poszedł? Barman? Skończyłeś? Często Bo chodzisz zaraz. do klubu ze stripteasem, że barman cię zna tak dobrze? Nie. Pierwszy raz. Właściwie jestem to drugi raz. Ja pierwszy, więc w sumie już masz lepszy przebieg tutaj. Dziwne. Jesteś kawalerem? Mieszkasz w kawalerce bez balkonu? Ty To jesteś taki pub dla panną, ciebie. mieszkasz z babcią. Licytujemy się. Idziemy. Idę dalej po prostu. Jestem Na papierze obrażona. u mnie to brzmi lepiej niż u ciebie. Nieprawda. Pozdrów babcię. Dobra. Idziecie. No tam przez kuchnię to jeszcze pół biedy. Ale dochodzicie do tego korytarza, gdzie wiesz, że tam dalej ostatnio siedziało trzech jegomości z bronią i ta babka z banknotami. Jeszcze tam nie weszliście. Jaki plan? Chciałabym, nie wiem, lusterka czy cokolwiek, zerknąć, czy faktycznie tam, bo nie jestem w stanie tu usłyszeć na pewno, czy tam ktoś siedzi, no bo jednak nawet z zewnątrz trochę słychać. Więc żeby zobaczyć, czy tam faktycznie ktoś siedzi. Dziurka od klucza? Okej, no. No to spostrzegawczo zwykła, nie? Tak myślę. No bo nie wiem, co innego. Jest coś jakaś taka. A dobra. Weszło! Nie, no nie ma nic za spoglądanie, to jest bez Wydaje pasek. ci się, że oni mogli wyjść do tej bójki. To by było super. W takim razie bardzo ostrożnie łapię za klamkę. Nie widzisz nikogo, uchylając. Dobrze.
no to wchodzę głębiej, ciągnąc za sobą Braxtona. A pani tu co? I widzisz z tyłu tą kobietę z magnetami. Ona gdzie stoi, jakby w sensie blisko mnie? Braxton tak wzdycha. Dobra. Cicho siedź, baba. Ją wziął i... Policja. I ją wyprowadza do tyłu. Wziął ją do tyłu. Ufa. Chciałam ją po prostu obezwładnić, ale niech jej będzie. Jak już zabrałem Braxtona, bo on jest tego, no to idę dalej sama. I on z nią wyszedł, zaczyna jakieś formułki gadać. No właśnie, domyślam się, że dlatego ja idę dalej. Bo ona była z tymi banknotami, tam słyszysz coś, o, oszustwa podatkowe, tu trzeba od tego cło i coś tam, tak. Słyszysz jakieś DPL-y straszne. To idę dalej sama. No, licząc. Masz przed sobą te drzwi tylko. Zamknięte, domyślam się. Tak. One nie mają żadnej dziurki od klucza, ani nic, nie? Nie no, zamykam na klucz, więc... Tak, tylko że na jaki? Na taki, gdzie mogę coś zobaczyć, zerknąć przez dziurkę? Nie, czy na nie, taki, nie. Tak myślałam, no taki po prostu... tak jak delikatnie ci zasugerowałem wcześniej, nie masz wytrychów. Wiem, że nie mam wytrychów. To łapię delikatnie za klamkę. Znaczy za klamkę złapałaś, nie? Ale dziś się nie twierdzę. I też nie słyszę, żeby ktoś na to reagował w tył. W sensie po drugiej stronie, nie masz. Jest mocno głośno. No jest bójka plus muzyka klubowa, nie? Nie jesteś pewna na ile, ale jest. Bo jakby jedyną możliwością jest strzał w zamek. Ale to mogą usłyszeć. Ja muszę je tam dostać, a nie mam nic. Patrzę, jakie mam staty w ogóle. Okej. Okay. Brak to tam się wychyla. Pośpiesz się, bo poszła po szefa. To strzelam w zamek. Jakby chuj, jakby tak co jest mam. Co ty kurwa robisz? No i faktycznie, zamek wyłamany, nie? No to szybko tam zaglądam, nie mam czasu. To co widzisz? No. Kojarzysz doskonale pokój Kirka. Mhm. O nie. To widzisz wielkie łóżko, widzisz kneble i widzisz dziewczynę z kajdankami przy grzejniku, która patrzy na ciebie. Jesteś! Wycięło cię, ale się mogę domyślać tylko co ona powiedziała. Wycięło mnie? To ona tylko spodziewa, kim ty jesteś? Rozumiem, że jesteś tu z własnej woli. Przeszkadzasz? Odpowiedz mi tylko, czy jesteś tu z własnej woli, czy nie. Rozmawiałabym. Widzisz ten pokój? Może ci tutaj zamknąć tam. Jestem tu z własnej woli, zamknij drzwi. No i fantastycznie. I wychodzę i zamykam drzwi. I ja właściwie biegnę. I chcę zgadnąć Braxtona. Za tobą stoi Markus. No to się koleżanka troszkę przeliczyła. Nie. Były podejrzenia, że jest pan... Siadaj. Porywaczem. Pokazuję na kanapę. Nie. Nie usiądę tu na niczym. Wierz mi, lepiej żebyś teraz usiadła. Nadal nie usiądę tu na niczym. Bo mogą cię za to z policji wyrzucić, więc lepiej porozmawiać. Nie, ale nadal nie usiądę tu na niczym. Możemy porozmawiać na stojąco, stój. Po prostu. I nie. Ty też, patrzy na Braxtona. No tam mogę sobie przyjść. To jest Mandy. Słucham? Co? Mandy jaka? No jaka Mandy? Kurwa, zaginiona Mandy? To taka nasza gra, okej? Okay? Jaja robicie? Wszystko ci wytłumaczę.
A teraz siedź kurwa cicho i słuchaj. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Jezu!